Radośnie, kolorowo i co najważniejsze słonecznie było na festynie publicznej szkoły podstawowej nr 2 w Kozienicach, który odbył się w piątek 3 czerwca na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Podczas festynu rozstrzygnięto m.in. plastyczny konkurs profilaktyczny skierowany do uczniów Szkoła Wolna od Przemocy. Konkurs został przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych, klasy 1-3, 4-5 i 7-8. Nagrody i dyplomy laureatom wręczyła zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień oraz dyrektor placówki Paweł Potent. Podczas festynu przygotowano dla uczniów moc atrakcji. Były dmuchane zjeżdżalnie, wyjątkowy statek kosmiczny, bańki mydlane, nie zabrakło też fotobudki oraz postaci bajkowych, z którymi można było zrobić sobie zdjęcie. Był też punkt pierwszej pomocy prowadzony przez uczniów z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Nie zabrakło też gier sprawnościowych i rozgrywek w siatkówce plażowej. Okazało się też, że Belgijkę bardzo dobrze tańczy się na piasku. Oczywiście było też coś dla ciała. Na drugie śniadanie uczniowie otrzymali pożywne i zdrowe jogurty z naszej rodzimej mleczarni. Później były placki ziemniaczane i kiełbaski z grilla, a dla spragnionych woda z sokiem z saturatora od KGK. Jedno jest pewne, był to czas radości, wypełniony po brzegi różnymi atrakcjami, czas spędzony na świeżym powietrzu wspólnie z rówieśnikami. Uśmiechnięte buzie uczniów najlepiej świadczą o tym, że zabawa była udana. Patronat honorowy nad festynem objął burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. W przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia zaangażowała się cała społeczność publicznej szkoły podstawowej nr 2 przy wsparciu gminy Kozienice i Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Partnerem wydarzenia była Enea.